Witam w poniedziałku po polsku. Są to odcinki specjalne, które będą dostępne co poniedziałku. Dzisiaj mamy czytanie do zadowolenia. Kubuś Puchatek i pszczoły. Pewnego razu, bardzo dawno temu, mniej więcej w zeszły piątek, mieszkał sobie Kubuś Puchatek zupełnie sam w lesie, pod nazwiskiem Pana Woreczko. A co to znaczy pod nazwiskiem? Zapytał Krzyś. To znaczy, że na drzwiach na tabliczce miał wypisane złotymi literami nazwisko, a mieszkał pod nim. Kubuś Puchatek nie wiedział dobrze, jak to jest, powiedział Krzyś. Ale teraz już wiem, odezwał się mrukliwy głos. Więc słuchaj dalej, powiedziałem. Otóż pewnego dnia Puchatek wyszedł na spacer, aż zaszedł na polankę w środku lasu. A pośrodku tej polanki rósł wielki dąb. I z samego jego wierzchołka dochodziło głośne bzykanie. Kubuś Puchatek usiadł sobie pod tym dębem, podparł głowy na łapkach i zaczął rozmyślać. Z początku powiedział do siebie samego. To bzykanie coś oznacza. Takie brzycące bzykanie nie bzyka bez powodu. Jeżeli słyszę bzykanie, to znaczy, że ktoś bzyka. A jedyny powód bzykania, jaki ja znam, to ten, że się jest pszczołą. Potem znów pomyślał dłuższą chwilę i powiedział. A jedyny powód, żeby być pszczołą, to ten, żeby robić miód. Po czym wstał i powiedział. A jedyny powód robienia miodu, to ten, żebym ja go jadł. I zaczął łazić na drzewo. Łaził, łaził coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. A gdy wreszcie wlazł na górę prawie do połowy drzewa, taką sobie pioseneczkę, mruczaneczkę miś zaśpiewał. Dziwny jest niedźwiedzi ród, że tak bardzo lubi miód. Bzyk, 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 ram-pam-pam. Co to znaczy? Nie wiem sam. Potem wlazł jeszcze wyżej, i jeszcze wyżej, i jeszcze trochę wyżej. Gdy tak właził, ułożył sobie inną piosenkę. Gdyby pszczołami były niedźwiadki, nisko na ziemi miałyby chatki. A że tak nie jest, oto przyczyna, że się musimy na drzewa wspinać. Był coraz bardziej zmęczony, więc zaśpiewał żałosną piosenkę. Już dobrał się prawie do miodu, gdy naraz... Trach! Ratunku! Zawołał Puchatek, zlatując na gałąź o pół łokcia niżej. Gdybym zamiast tego... Powiedział i nie skończył, bo zleciał na następną gałąź o dwa łokcie niżej. Domyślacie się chyba, co miałem zamiar zrobić? Wyjaśnił Puchatek, fikając koziołka i zlatując na łeb. Na szyję na inną gałąź o trzy łokcie niżej. Oczywiście, że to było z mojej strony raczej, przyznał spadając na następne sześć gałęzi. A wszystko to, moim zdaniem, przez to, powiedział, opuszczając ostatnią gałąź i fikając przy tym trzy koziołki. Wszystko to przez to, że zanadto lubię miodek. Ratunku! Zawołał, padając z wdziękiem w krzaki jałowca. Wylazł z zaroszli, wyjął z nosa kolące igły i znów zaczął rozmyślać. I pierwszą osobą, o jakiej pomyślał, był Krzyś. I co tam dalej? Czekaj na następny poniedziałek. Zaznacz ikonę kciuka w górę i subskrybuj, aby nie przegapić kolejne odcinki. I do zobaczenia w następnym poniedziałku.